Piąta niedziela Wielkiego Postu wprowadza nas w ścisły okres pasyjny. Zaczynamy już towarzyszyć Jezusowi w Jego ostatniej drodze. Święty Jan tak notuje w swojej Ewangelii. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsajdy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź. Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je. A kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto chciałby mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku. I cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba. I uwielbiłem, i znowu uwielbię. Tłum stojący usłyszał to i mówił: Zagrzmiało. Inni mówili: Anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedziawszy, zaznaczył, jaką śmiercią miał umrzeć. Właśnie, zbliżamy się do tajemnicy krzyża. Za chwilę będziemy razem z Jezusem nieść go. Tymczasem Matka Urszula serdecznie nas zachęca, by jak najczęściej pochylać się właśnie nad krzyżem Jezusa i jak najczęściej odprawiać drogę krzyżową, choćby króciutko. Tak nas do tego zachęca. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej jest szkołą miłości i cierpliwości, szkołą chętnego dźwigania krzyża. Uczysz się tam z miłości ku Jezusowi ukrzyżowanemu cicho znosić trudności i przeciwności życiowe. Uczysz się cicho znosić wady bliźnich. Uczysz się, jak przebaczać, jak milczeć w cierpieniu, jak powstać, gdyś upadła. Jak kochać Jezusa, gotowa oddać Mu miłość za miłość, ofiarę za ofiarę, krew za krew. Droga krzyżowa, choćby pięciominutowa, odprawiona rano, dodaje tyle siły, odwagi, ufności i zapału świętego, tyle miłości, że warto nie żałować trochę fatygi dającej tyle korzyści, będącej zarazem pociechą dla konającego serca Jezusa na krzyżu. Niech tajemnica krzyża towarzyszy nam i dodaje sił ufności. Niech będzie dla nas szczególną szkołą miłości Boga i drugiego człowieka.